To, co dzielić potrafisz, mnożyć się będzie w pocie i rozdzwoni się w sercu, w błękicie i w złocie. Serdecznie witamy wszystkich zebranych gości na gminno-parafialnych dożynkach w Kamionce. Obrzęd dożynkowy pragniemy rozpocząć korowodem dożynkowym wieńców przygotowany przez poszczególne sołectwa z terenu gminy. Otwierajcie wrota, niosą nam tu wieniec ze szczerego złota. Przynieśli nam wieniec z chłosów naszej ziemi, ślicznie przewijany wstęgami krasnymi. Bodaj się te ręce z naszymi złączyły, co ten śliczny wieniec ze złotych zbóż uwiły. Grajże, grajku, graj wesoło, bo dziś wszyscy staniem w koło plon przynieśli plon. Witamy pierwszy wieniec ze sołectwa Amelin. Amelin to miejscowość, która liczy 86 mieszkańców. Sołtysem jest pan Mariusz Słaby. Wieniec tradycyjny w kształcie serca, na szczycie którego zamontowany został krzyż. Do jego dekoracji zostały wykorzystane kłosy zbóż, jęczmienia, owsa, pszenżyta, ziarna jęczmienia, kolorowe trawy ozdobne, trzcina oraz suszone kwiaty. Wewnątrz serca został umieszczony obraz Pana Jezusa. Podstawa wieńca została udekorowana kłosami zbóż i słomą. Do dekoracji został użyty również sznurek, z którego zrobiono warkocze. Wieniec wykonany przez mieszkańców Amelina. Proszę, przywitajmy sołectwo Amelin brawami. Biadaczka. Miejscowość liczy 109 mieszkańców. Sołtysem jest pani Ewa Kula. Mieszkańcy wykonali wieniec tradycyjny o wymiarach 150 cm wysokości i 80 cm szerokości. Wieniec ma kształt korony zwieńczonej krzyżem. Korona symbolizuje Matkę Boską, królową polskich chłanów zbóż. Wieniec wykonano ze zbóż, jęczmienia, pszenicy, pszenżyta, żyta, owsa, prosa, gryki, lnu, kaczanów kukurydzy, kwiatów i ziół. Witamy biadaczkę! Ciemno. Miejscowość liczy 249 mieszkańców. Sołtysem jest pan Marcin Kanar. Wieniec tradycyjny w kształcie konturu Polski, przedstawiający z jednej strony wizerunek Matki Boskiej Fatymskiej, symbolizującej opiekę nad ziemią, z drugiej strony zaś krzyż wspierający Polskę wraz z hostią, przypominającą Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, ukrytego w tabernakulum. Wieniec wykonany ze zbóż, pszenicy, proso czerwone, kasza jęczmienna, rzepak, proso żółte, kukurydza, kasza jaglana. Ciemno, witamy! Kamionka pierwsza, Kamionka druga. W skład sołectw wchodzi miasto Kamionka oraz miejscowości Grabowy Las, Stare Pole, Ostrów, Kokosz i Krzywy Dom. Miejscowości liczą łącznie 1782 mieszkańców. Sołtysami są pani Danuta Stępień i pani Henryka Dudzik. Koło gospodyń wiejskich w Kamionce nowoczesność ma we krwi. Dlatego prezentuję wieniec, jakiego jeszcze na dożynkach w Kamionce nie było. Tradycja wieńca jako symbolu wszystkich zebranych plonów w nowoczesnej formie. Przedstawiamy wieniec w kształcie różańca, w którym paciorki wykonane są z chlebków z moki pszennej, obsypane nasionami słonecznika, dyni, siemienia lnianego, sezamu i maku. Duże paciorki natomiast wykonane są z kwiatów suchołuski i gipsówki. Centralną częścią różańca stanowi chleb. Wieniec przeozdobiony kłosami zbóż owsa, pszenżyta oraz lnem, kwiatami czarnuszki, trawami oraz gipsówką i zatrwianem. Wieniec prezentują członkowie kół gospodyń z Kamionki
oraz członkowie Rady Sołeckiej i panie sołtys niosące chleb, którym za chwilę się podzielimy. Witamy kamionkiem. Kieszkówka. W skład sołectwa wchodzą miejscowości Kieszkówka i Polny Młyn, liczące 447 mieszkańców. Sołtysem jest pan Grzegorz Targoński. Wieniec tradycyjny przedstawiający kielich z hostią, wykonany ze zbóż, żyta, pszenżyta, owsa, przyozdobiony kwiatami, ziołami i owocami. Wieniec został wykonany przez Radę Sołecką. Witamy Kieszkówkę! Kieszkówka Kolonia. Sołectwo liczy 74 mieszkańców. Sołtysem jest pani Wiesława Bielińska. Wieniec tradycyjny w kształcie kosza, który symbolizuje obfitość plonów zebranych latem. Kosz wykonany ze zbóż pszenicy i jęczmienia wypełniony jest owocami, warzywami i kwiatami. Kieszkówka Kolonia. Witamy! Kozłówka. Sołectwo liczy 786 mieszkańców. Sołtysem jest pani Patrycja Kubicka. Kozłówka prezentuje wieniec tradycyjny, nawiązujący do historii polskiego rolnictwa, przypominający dawne żniwa. Wieniec w kształcie snopka, w którego centrum znajduje się hostia. Wykonany został ze zbóż, pszenicy, pszenżyta, owsa, gryki i lnu. Przeozdobiony jarzębiną, suszonymi i świeżymi kwiatami oraz warzywami. Wieniec wykonały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kozłówce. Witamy bardzo serdecznie. Rudka Gołębska. Miejscowość liczy 97 mieszkańców. Sołtysem jest pani Krystyna Robak. Wieniec tradycyjny przedstawiający koronę zakończoną krzyżem. Korona symbolizuje Matkę Boską, królową polskich łanów zbóż, a krzyż na jej szczycie jest symbolem wiary katolickiej. Podstawę wieńca stanowi obręcz z metalu opleciona wszystkimi gatunkami zbóż z tegorocznych zbiorów. Podstawa przyozdobiona została barwinkiem i ziołami. Krzyż na szczycie korony wykonany z kłosów pszenżyta. Wnętrze korony wypełnione jest jarzębiną, owsem, wrotyczem. Wieniec został wykonany przez mieszkańców Rudki Gołębskiej. Witamy serdecznie. Samoklęski. W skład sołectwa wchodzą miejscowości Samoklęski i Samoklęski Kolonia II, liczące 556 mieszkańców. Sołtysem jest pan Paweł Zdunek. Wieniec w kształcie okręgu symbolizującego jedność, znajdującego się wokół kuli, symbolizującej kulę ziemską. Na górze wykończony krzyżem, symbolem wiary katolickiej, której podporządkowane jest nasze życie. Dół okręgu ukazuje kłosy zbóż, usytuowany na prostokątnej podstawie, ozdobiony kłosami zbóż, pszenicy, żyta i owsa. Ziarnami z tegorocznych zbiorów, pszenicą, owsem i gryką oraz trzciną, tatarakiem, trawami, prosem, kwiatami i zatrwianami. Wieniec wykonały panie Anna Chrost, Danuta Jankowska, Wiesława Świderska, Katarzyna Zdunek, Maria Guść, Stanisława Bieniek oraz Grzegorz Zdunek. Witamy Samoklęski! Samoklęski Kolonia Pierwsza. Miejscowość liczy 75 mieszkańców. Sołtysem jest pani Aneta Janek. Mieszkańcy przygotowali kosz wypełniony żywymi kwiatami, kłosami zbóż, lnem, prosem, włośnicą, czarnuszką i warzywami.
Samoklęski, Kolonia Pierwsza. Brawa! Siedliska. Miejscowość liczy 672 mieszkańców. Sołtysem jest pani Anna Mitura. Nowoczesny wieniec dożynkowy, którego podstawą są dwa połączone okręgi wypełnione słomą. Wykonany został z różnego rodzaju zbóż. Pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies. Udekorowany ziołami i kwiatami z pól i ogrodów. Zwieńczeniem wieńca jest krąg z krzyżem z dwoma bocznymi gałązkami. Wieniec wykonały panie z KGW Siedliska. Witamy serdecznie. Stanisławów Duży. Sołectwo liczy 113 mieszkańców. Sołtysem jest pan Andrzej Jankowski. Wieniec dożynkowy o wymiarach 120 na 100 na 135 cm został wykonany w stylu nowoczesnym. Przedstawia on ołtarz, na którym znajduje się krzyż, na środku którego umieszczone zostało serce z wychodzącymi biało-czerwono-niebieskimi wstążkami symbolizującymi krew i wodę. Po prawej stronie ołtarza znajduje się kielich z hostią, zaś po lewej umieszczony został mszał, a za nim świece. Całość ołtarza opleciona została zbożem i przyozdobiona kwiatami. Do wykonania wieńca wykorzystano także zboża, owies, żyto, pszenżyto, pszenicę, a także nasiona i różne kasze. Wieniec powstał przy współpracy członków KGW Stanisławów Duży. Konstrukcję wykonał Andrzej Jankowski, Zbigniew Korzeniowski. Wieniec uwiły i pozostałe elementy wykonały Monika Jankowska, Teresa Cichoń, Teresa Korzeniowska. Z pomocą następujących osób: Małgorzata Korzeniowska, Halina Bogusz, Barbara Gil, Dorota Koniczyńska, Jowita Mańko, Janina Firlej, Maja Mańko, Jan Bogusz i Radosław Jankowski. Stanisławów Duży. Starościn. W skład sołectwa wchodzą miejscowości Starościn i Starościn Kolonia, liczące 511 mieszkańców. Sołtysem jest pani Marta Tarka. Wieniec wykonany przez KGW Starościn jest wieńcem nowoczesnym. Podstawa wieńca wykonana jest z pszenicy i kwiatów. Z podstawy wznoszą się ramiona zakończone krzyżem, które jest symbolem naszej wiary. W centrum wieńca widnieje Pismo Święte i hostia przypominające Jezusa Chrystusa w tabernakulum. Na ramionach znajdują się gołębie jako symbol pokoju. Wieniec wykonany jest z kłosów i ziaren zbóż, pszenicy, jęczmienia, owsa, pszenżyta, prosa, sorgo, lnu oraz kwiatów, zatrwianu i przegorzanu. Starościn, witamy! Oraz Syry. Miejscowość liczy 307 mieszkańców. Sołtysem jest pan Mateusz Cieszko. Wieniec ma 90 cm wysokości. Podstawą jest kwadra o wymiarach 80 na 80. Nad nim wygięty łuk. W środku wieńca umieszczony jest chleb. Wieniec został wykonany z kłosów pszenicy, udekorowany jarzębiną, wrzosami, hortensjami, słonecznikiem, nawłocią, winobluszczem, dzikim chmielem, trzmieliną, astrami i suszem roślinnym. Wykonali go mieszkańcy Syr z części Kolonia. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, teraz odbędzie się wniesienie chleba. W samym środku widnokręgu, właśnie tu, gdzie stoję, jest moje pole, kawałek Polski, kawałek mojej ojczyzny pod parasolem nieba. Zgon ziemi żyznej jak bochen słonecznego chleba. W naszym kraju chleb to szczególny symbol urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Chleb z tegorocznych plonów przekażą na ręce gospodarza starostowie dożynek, państwo Anna i Rafał Siwek. Pani Anna Siwek wraz z mężem Rafałem oraz dziećmi, Beatą i Pławem, prowadzi gospodarstwo rolne w Kieszkówce. Gospodarstwo specjalizuje się
w hodowli krów białogrzbietych oraz produkcję mleka wysokiej jakości. Obecnie posiadają 9 krów w rasie i 5 sztuk młodzieży. Państwo Siwek są jednymi z 15 hodowców bydła białogrzbietego na Lubelszczyźnie. Z kolei w całej Polsce jest ich zaledwie 110. Gospodarstwo Rolne Państwa Siwek od 2019 roku bierze udział w programie ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce, którym rasa bydła białogrzbietego została objęta w 2003 roku. Prace nad otworzeniem i zachowaniem zasobów genetycznych rasy prowadzi Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem profesora Zygmunta Litwińczuka, gdzie prowadzone są również księgi hodowlane rasy. Pani Anna wraz z córką należą do Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego, który zrzesza już około 140 hodowców i sympatyków rasy. Państwo Siwek biorą czynny udział w wystawach, dzięki którym podczas tegorocznej drugiej wystawy krajowej bydła białogrzbietego w Łężu ich krowa zdobyła tytuł wicechampiona w kategorii krowy rasy białogrzbietej w pierwszej laktacji, co pozwoliło jej na wzięcie udziału w 36. wystawie zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych w Sitnie. Łączna powierzchnia użytkowanych gruntów w gospodarstwie wynosi około 13 hektarów. Zlokalizowane są na obszarze dwóch gmin, gminy Kamionka oraz gminy Michów. Produkcja roślinna ukierunkowana jest głównie na zabezpieczenie bazy paszowej dla zwierząt. Gospodarstwo wyposażone jest w niezbędny park maszyn dostosowany do potrzeb rolnictwa i hodowli bydła. Państwo Siwek w swoim gospodarstwie stosują nowe osiągnięcia nauki rolniczej, a w szczególności w zakresie bydła mlecznego. Państwo Siwek modernizacji gospodarstwa dokonuje ze środków własnych oraz pozyskuje je z Unii Europejskiej. Ciężka, a zarazem solidna praca całej rodziny zasługuje na uznanie. Prosimy o brawa. Pól, uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go nikomu nigdy nie zabrakło. Dziękuję bardzo. Obiecuję ten chleb dzielić sprawiedliwie.